będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Olkiewicz, IndyCatch.pl, jesteśmy tuż po oficjalnej konferencji przed galą UFC 267, a z nami head coach Jana Bochowicza, Robert Josz. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich i wszystkich widzów IndyCatch. Tak jest. Dużo pytań padło do Janka, natomiast te same pytania mogły paść do trenera. Ja na przykład od tej klatki bym chciał zacząć, bo wiedzieliśmy doskonale, że przy walce i z Reyesem i z Adesanią miało to znaczenie. Jak to wygląda tutaj? No bo 9,5 metra to jest ten normalny wymiar klatki i chyba biorąc pod uwagę, że jeżeli chciałby Glover sprowadzać, to chyba lepiej więcej miejsca do tak zwanego uciekania. Już odpowiadam na to pytanie, czyli mamy dwa rodzaje klatek BFC, 20 stóp średnica i 25 stóp, czyli mamy 5 stóp, 1,5 metra dłuższą klatkę, licząc średnicę, czyli 1,5 metra jakby więcej pracy dla osoby, która chce obalić i docisnąć do siatki, czyli ma to, będzie miało znaczenie. W takim razie o sztab chciałbym zapytać, bo zrozumiałem, że żaden trener od parteru nie leci, czyli ma na myśli, nie wiem, Adama Grabowskiego chociażby. Skąd taka decyzja? Tak, przygotowania pod względem parteru są tutaj jakby prowadzone wyjątkowo Adam jakby zostaje z innymi zawodnikami, troszeczkę z boku, ale to nie jest jakby, że współpraca przestała istnieć. Na tą walkę skorzystaliśmy jakby z obecności Gerarda Lobnińskiego, jego doświadczenia w jiu-jitsu top 10 na świecie, także w swojej kategorii wagowej, na co dzień ważący powyżej 100 kg, także idealny dla Jana i tutaj jakby na tym się skupiliśmy, na jego uwagach. Przeanalizowany został Glover przez niego, przez jego coachów. Między innymi Braulo Ostyma i jakieś tam podpowiedzi, wnioski. To co z tego wyszło, będziemy próbowali przełożyć na walkę. Czy był pomysł zaprosić Gerarda do Abu Dhabi, do narożnika? To już jakby Dorota i Janek jakby pełne jakby akredytacje, kto jedzie, kto nie jedzie, to oni o tym decydują. Z tego co wiem, był problem tego typu, że Gerard ma turniej bezpośrednio po gali, turniej w Londynie i musi pozostać w treningu i prawdopodobnie dlatego nie doszło do jakby jego obecności na gali w Abu Dhabi. Walka super fight w Londynie na gali grapplingowej i on jest cały czas jakby w przygotowaniu do tej walki. Więc taki pół żartem, pół serio, ale Braulio Estima to jednak jest Brazylijczyk. Nie boicie się, że wyśle jakiegoś SMS-a do Glovera? Jest profesjonalistą, wiadomo, ale... Bardziej obawiałbym się, że ktoś z Polski wyśle SMS-a. Nie no, znali się z Jankiem wcześniej. Miałem okazję poznać Braulio. Wrażenie, jakie na mnie wywarł, jest bardzo, bardzo pozytywne. I raczej tutaj wyczuwałem serdeczność niż jakąś tam próbę podstępu. Nie jest troszeczkę tak, że tak naprawdę Glover, wiadomo, że to dla niego ostatni taniec. Prawdopodobnie jak przegra, to w ogóle zostawi rękawice, bo to dla niego będzie ostatnia szansa, więc może wejść w taki tryb zombie i po prostu wlecieć, tak jak to robią freakfighterzy. Nie sądzimy, że aż tak może, ale zrobi po prostu ruszy i nie będzie w ogóle chciał się bawić w ten parter. I czy to przypadkiem jest lepiej taki plan, jakby tak było, no bo Janek wtedy może go szybko skontrować. Czy myślicie o tym w ogóle? On się bije jak zombie, bo dostaje knockdowny i wraca do walki, więc to jakby nie jest jakby dla nas jakby jakimś tam, nie będzie zaskoczeniem, nie? Że będzie ruszony, próbował, będzie wracał do walki i próbował dalej być w grze. To na to jakby jesteśmy, zdajemy sobie z tego sprawę, jesteśmy przygotowani. Wylot w sobotę? Wylot w sobotę, ja dolatuję w niedzielę, pomagam jeszcze innym zawodnikom z okazji gali KSW w Łodzi. Jestem w narożniku dwojga zawodników, jedna kobieta, jeden mężczyzna.
Karolina Owczas, Albert Ozimkowski i tam jeszcze chce pomóc, dolatuje dzień później. I od poniedziałku zaczynamy jakby ostatnią drogę do walki. Kibice, 100%. Janek mówił, że dobrze mu się walczy paradoksalnie bez kibiców, bo w trakcie walki wyłącza się, słyszy dobrze narożnik, wszystko działa, wy macie z nim świetną komunikację, natomiast fani są ważni, dodają energii. Myślicie troszeczkę o tym, czy to przypadkiem lekka taka zmiana nie będzie na i minus? Dla mnie nie ma znaczenia. To, że była gala w studio na Yas Island, to jest tylko dzięki i wyłącznie determinacji tutaj jakby sternika UFC, który doprowadził do tego, żeby galę można było organizować poza Stanami. No i tutaj nie było jakby czasu wybierać, czy z publicznością, czy bez. Braliśmy tak jak jest okazja. No był ten temat dzisiaj poruszony tych szczepień. No nie dość, że Janek, to cały team będzie musiał być zaszczepiony, lecąc do Stanów. Jest to jakaś przeszkoda, czy nie myślicie o tym i nie przejmujecie się tym w ogóle? Dla mnie nie ma przeszkody. Ja jestem w pełni zaszczepiony. Mam certyfikat covidowy, paszport covidowy, także mogę bez problemu się przemieszczać. Kto szczepienie uznaje, to już nie moja, nie będę tam polemizował. Tak, jest demokracja, każdy sobie tam jakby wybiera swoją drogę. No i na koniec zapytam, no wiadomo, że konflikt gdzieś tam jest pewnie zakopany, topór wojenny również, ale czy jakby obecność teamu Akademii Sportu Walki Wilanów nie będzie odbierał troszeczkę energii? Nie będę specjalnie szukał tam towarzystwa. Przywitam się z Michałem, jeżeli będzie taka okazja. Raczej trenera Mirka będę unikał. Wspólna szatnia, rozumiem, że w wypadku Janka i tak nie wchodzi w rachubę, no bo jest mistrzem. Nie wchodzi w rachubę, gdyż jakby Jan prawdopodobnie będzie z Marcinem Tyburą. Będziemy gdzieś tam przed, jak nas przywiozą wcześniej, gdzieś tam się możemy w jednym pomieszczeniu spotkać. Natomiast no tutaj jakby to no, nie będzie jak, bo on już będzie dawno po walce. Tak jest, w takim razie co? No dziękuję bardzo, poświęcony czas i widzimy się na odpisku. Wszystkich widzów in the cage, słuchaczy. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję.